Zadanie szóste z omawianej matury jest dość ciekawym zadaniem, ale nie trudnym do rozwiązania. W tym zadaniu mamy powiedziane, że funkcja przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą, który zapis jest fałszywy. Czyli musimy wskazać po prostu fałszywą pozycję. Na początek musimy wiedzieć, czym jest liczba pierwsza. No bo bez tego tak naprawdę nie będziemy mogli wśród dzielników danej liczby wybrać tej właściwej. Liczba pierwsza to jest taka liczba naturalna, która dzieli się przez tylko jeden i samą siebie. Najmniejsza liczba pierwsza to 2. No, o czym trzeba pamiętać? Że liczba 0 i 1 ani nie jest pierwsza, ani liczbą złożoną. Tutaj tak naprawdę my rozwalimy to zadanie przez rozłożenie na czynniki pierwsze każdej z podanych liczb. Oczywiście Ty możesz tak naprawdę rozwiązać to zadanie przez rozpisanie sobie wszystkich dzielników danej liczby i tak naprawdę wybrania z niej tak naprawdę liczby pierwszej. Jest to też wykonalne, też to jest sposób, ale ten sposób, który ja Ci przedstawię, będzie na pewno szybszym. Na początek, jak widzimy sobie liczbę 21, to zastanawiamy się, czyli dzieli się na 2. Dlaczego na 2? Ponieważ 2 jest najmniejszą liczbą pierwszą. Nie dzieli się. Następnie zastanawiamy się, czy 21 dzieli się na 3. Tak, oczywiście, dzieli się na 3. 21 podzielić na 3 to jest 7. No i teraz widzimy, że 7 już ze zbioru liczb pierwszych podzieli się tylko przez siebie. 7 daje nam 1, 7 razy 3, 21. Czyli zauważ, my wiemy, że największym dzielnikiem, mniejszym od danej liczby jest 7, mniejszym od 21. Lecimy z 22. 22 dzieli się na 2, oczywiście. 22 podzielić na 2, czyli to jest 11. Zauważ, 11 już dzieli się tylko na 11, więc naszą liczbą pierwszą, która jest dzielnikiem 22, jest 11. 25 nie dzieli się na 2, nie dzieli się na 3, na 4 nie, a nawet 4 nie jest liczbą pierwszą, więc nie weźmiemy tutaj, ale 5 jest. 25 podzielić na 5 to jest 5, 5 podzielić na 5 to jest 1. Tutaj do odpowiedzi pójdzie 5, 28 rozwalamy na 2 to 14, jeszcze raz na 2 to 7, 7 na 7 to 1, czyli przy 28 będziemy mieli 7. No i zauważmy, czy f, ile to jest f od 22? Napiszmy sobie tutaj od razu f od 22. Tutaj będziemy mieli f od 21, f od 25, no i f od 28. No i f 21 to jest 7, f od 22 11, f od 25 5, f od 28 7. No i sprawdzamy, czy f od 22 jest większe od f od 28. Tak jest, więc A jest poprawne. Czy f od 21, czyli 7, jest równa f od 28? Tak jest, czyli B jest poprawne. Czy f od 25 jest mniejsze od 10? Tak, 5 jest mniejsze od 10, więc jest git. Czy f od 28, czyli 7, jest większe od 9? Nie, więc niepoprawną odpowiedzią jest odpowiedź D. Mam nadzieję, że u Ciebie ta sama odpowiedź została zaznaczona. Podsumowując jeszcze raz, rozpisałem każdą z podanych liczb na czynniki pierwsze i porównywałem. Ty, tak jak wspomniałem, możesz sobie przy tych liczbach rozpisać to na piechotę. To nie jest tyle trudne, o tyle twórcy tego zadania nie byli chamscy, że te liczby są małe. Zauważ, że gdyby to było na przykład 112, 115, liczby dość duże, to już na piechotę by się tego nie dało zrobić. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych nagraniach. Jeśli podobało Ci się, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj. Do zobaczenia. Cześć.